Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w Ulubieńcach Sierpnia. I dzisiaj przed nami tak, będzie trochę pielęgnacji, będzie oczywiście trochę makijażu, nawet więcej niż tej pielęgnacji. No i będą też takie makijażowe przybory. Zapraszam do oglądania. I na pierwszy ogień dzisiaj pójdzie takie serum odmładzające stopy. To jest serum niby odmładzające. Czy on odmładza? No nie wiem, no dłonie jakie miałam, takie mam. Większej różnicy nie widzę, nie w tym rzecz. Natomiast niebywale nawilża, natłuszcza dłonie i świetnie regeneruje. Powiem Wam, że ja wiele rzeczy takich domowych, takich prac domowych wykonuję rękoma. Niby nie można nogami, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że gołymi rękoma. O, gołymi rękoma. Nie zakładam żadnych rękawic ochronnych. I wiecie, no skórę mam potem taką przesuszoną, szczególnie jeśli dotykam tam jakiegoś detergentu, bo na przykład, nie wiem, myję okna na przykład. I po takim czymś zastosowanie tego kremu naprawdę pomaga. Bardzo ładnie regeneruje ręce, szczególnie jeśli na przykład ja sobie robię tak, że zakładam, znaczy zakładam, smaruję sobie tym serum dłonie na noc i zakładam takie rękawiczki. Kiedyś sobie takie, chyba w Avonie zamówiłam, tak, w Avonie, takie zwykłe, białe, bawełniane. I po prostu rano są ręce bardzo gładziutkie, nie szczypią, nie jest popękana skóra, także świetne, świetne, świetne. Właśnie do takich, na takie dni, kiedy mamy dużo prac domowych i nasza skóra tam troszeczkę pocierpi. Tak jak mówię, z odmładzaniem nie mam pojęcia, ale ogólnie świetne serum. Aha, dostępne, no ja kupiłam w Superfarmie i to tam była kwestia kilku złotych, niedrogie. Więc bardzo fajny, no w sumie krem. Dobra, krem serum. Następna rzecz, to jest w sumie też pielęgnacja i to jest maseczka Peter Thomas Roth. To jest marka, może gdzie tu jest przód? Tu jest przód. To jest marka dostępna w Sephorze. Już Wam pokazuję, jak wygląda ta maska i jakie są jeszcze inne. Ostatnio, jak byłam w Sephorze, to widziałam trzy. Jedna jest ogórkowa, taka zielona i jest zdecydowanie do cer tłustych, taka wiecie, odświeżająca, oczyszczająca, regulująca wydzielanie sebum. Ta różowa jest z różą i ona jest do cer wrażliwych, taka kojąca, uspokajająca, łagodząca i nawilżająca. Jest jeszcze trzecia, taka pomarańczowa, taka jakby najbardziej gęsta i nie matowa, tylko nieprzezroczysta, bo ta i ta zielona są takie żelowe, zaraz Wam pokażę, takie żelusie to są, a ta dyniowa jest taka po prostu jakby zmielona dynia, o. I tamta jest, ma właściwości takie regenerujące, i odżywcze, jeśli dobrze pamiętam. I chyba są tam takie drobniutkie ziarenka jeszcze w tamtej masce, ale nie wiem. Tamtych dwóch nie testowałam, natomiast kupiłam tę i jestem bardzo, bardzo zadowolona. Już Wam pokazuję, jak wygląda. Jest tutaj takie przykrywadełko. Odkładam to i zobaczcie. To jest taki żel. I teraz, co jest fantastycznego w tej masce? Aha, i w ogóle jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że tutaj jest 150 ml i ta maska była tak pod sam korek, dokładnie na pełno załadowana, naprawdę, tak rzetelnie. Dużo jest tej maski. Poza tym myślę, że na bardzo długo starczy, bo tak jak widzicie, to jest taka żelatynka i bierze się tego trochę i zaraz Wam pokażę, jaką gładź ręki sobie tym obsmaruję. Zobaczcie. Tak naprawdę niewielką ilością można sobie nasmarować twarz i maska naprawdę świetnie nawilża. Dziewczyny z cerą naczynkową na pewno ją docenią, bo łagodzi. Na przykład po takich dniach, jak teraz ostatnio były jeszcze w weekend takie dosyć upalne dni i po takim dniu, jak sobie nakładamy tę maseczkę, to już takie ach, od razu to czuć. Można ją stosować dwojako. Można ją nakładać po prostu jako maskę i wtedy tam po 15, chyba 20 minutach się zmywa. Ewentualnie można ją po prostu zostawić na noc, czyli ona wtedy jakby pracuje na zasadzie kremu, ale jest niesamowita, naprawdę nawilża, bardzo łagodzi podrażnienia, koi te takie naczynka zaognione, szczególnie właśnie po takich jakichś ciepłych dniach. I jeszcze nie powiedziałam Wam jednej rzeczy o tej masce, to, że dostępna w Sephorze, to już chyba wspomniałam, a cena to jest tam 100 kilkadziesiąt złotych, ale nie tak 100 typu bliżej 200, tylko 100 bliżej 100, typu 130, 140, nie chcę kłamać, mniej więcej, więc no a tak jak widzicie cały słój i naprawdę jest bardzo, bardzo wydajna, więc naprawdę świetna rzecz. Tak sobie myślę, że jak kiedyś tam wykończę tę, to przetestuję sobie może tą dniową, bo ta ogórkowa to jak dla mnie nie bardzo, dlatego że ja no nie mam jakiejś przetłuszczającej się skóry, raczej mam w stronę suchej właśnie, więc ewentualnie przetestuję tę dniową. Ta jest świetna. Kolejna rzecz. To będzie akcesorium, to nie będzie już pielęgnacja i to będzie taka łapka, słuchajcie, do czyszczenia pędzli. Ja ją kupiłam jakiś czas temu w Rossmanie za chyba 12 coś tam,
Nie wiem, zaczyna mi głos wysiadać, więc bardzo przepraszam. Niby kawałek gumy, ale spisuje się naprawdę rewelacyjnie. Przede wszystkim tutaj, ja Wam przybliżę, są jakby takie różne grubości i różne rozstawienie tych ząbków takich. Tu są takie góreczki, tu bardziej są takie fale i tu jest taka drobniutka tarka. I teraz w zależności od tego, jaki mamy pędzel, w czym ubrudzony, to jakby na tym obszarze sobie myjemy. Ja z reguły to mieszam i najpierw myję na tym, bo jest takie rzadkie, więc jakby z takiego pierwszego ubrudzenia, a potem dopiero na tym i na końcu na tym. I to się świetnie płucze, bardzo ładnie woda tutaj wypłukuje te wszystkie brudki. Jak widzicie, nic tutaj nie zostaje. Oczywiście ja ją przed filmem umyłam, nie że taką paćkaną i bym Wam nie pokazywała, ale świetnie się ją myje normalnie mydłem, wypłukuje. Ja zazwyczaj potem stawiam gdzieś tam sobie na umywalce, ona obsycha i jest do kolejnego użycia gotowa. Niby taka pierdółka, ale tak naprawdę bardzo praktyczna i bardzo, bardzo pomocna przy czyszczeniu pędzli. Dlatego, że jeśli mamy na przykład pędzel ubrudzony bardzo w podkładzie czy w jakiejś gęstej bazie, no to nawet jak myjemy w dłoniach, to nie ma siły, żebyśmy się tam dostali głębiej do środka. Natomiast tutaj, jak troszeczkę dociśniemy, to jednak na przykład te takie drobniutkie, ta tareczka taka, to wyczyści nam to, co nam wyczyścić. Więc bardzo fajna rzecz. Były takie i jeszcze w kolorze miętowym. Nie wiem, czy to istotne, ale Wam mówię. Więc fajna rzecz i tak się długo zastanawiałam, czy ją kupić, czy nie. W końcu wzięłam i jest fajna, dlatego jest w ulubieńcach, nie żałuję. Również akcesorium, ale takie, które się już w moich filmach przewijało, ja już chyba parokrotnie Wam zachwalałam, są pędzelki. Zwykłe pędzelki dostępne w Rossmanie, na pewno Wam znane i na pewno gdzieś je tam widziałyście, rzuciły Wam się w oczy. To są te pędzelki z Elite Models. Zwykłe po kilkanaście złotych. Te z takim diamencikiem. Są po prostu niesamowite. Zobaczcie te pędzle. Jeden z tych dwóch, nie wiem który, to jest mój najnowszy nabytek, dlatego że zrobiłam sobie taki jakby zapas, bo często ich do oczu używam. One są niebywale miękkie, piorą się po prostu świetnie. To włos jest tak mięciutkie, no niesamowite. Poza tym te trzonki, choć są z plastiku, to jest. Niby wygląda jak metal, ale mnie się wydaje, że to jest plastik. Natomiast nie wiem, nie dałabym sobie głowy uciąć. Trzonki na pewno są plastikowe, słuchajcie. Niby one są z jakichś takich tanich raczej materiałów zrobione, ale robią niesamowitą robotę. A poza tym są takie urokliwe, tak myślę. Ja lubię, wiecie, jakieś tam takie błyskotki, więc one też estetycznie mi się bardzo podobają. Ale jakby pominąć tą kwestię, bo to jest w pędzlu może nie najważniejsze. To naprawdę robią robotę. Myję je zwykłym mydłem, to znaczy zwykłym. Kupuję z reguły mydło biały jeleń do prania pędzli, dlatego że to jest jednocześnie mydło antyseptyczne. Namydlam je, potem trę o tę tarkę, na tym czyściku je czyszczę, wypłukuję, nie żałuję im niczego, po prostu no, użytkuję tak jak normalnie pędzle. Ani nie zmieniły kształtu, włosie im nie wypada, są cały czas mięciutkie, jakoś nie, no widzicie, nie deformują się. Nic dodać, nic ująć. Świetne pędzelki za naprawdę, naprawdę niewielką kwotę. Jeśli się zastanawialiście, to myślę, że można brać w ciemno. Bardzo fajna rzecz, tak jak mówię, niedroga, ogólnodostępna. To jest następne i mam jeszcze jedno akcesorium, ale już nie z Rossmana, tylko z drogerii Natura. Słuchajcie, nie tak dawno w sumie kupiłam w drogerii Natura, też w którymś filmie Wam wspominałam, trzy takie czarne pędzelki. I takie różowe gąbeczki w takim malutkim puzderku. Tutaj te gąbeczki były dwie, ale ja Wam pokazuję taką nową, jeszcze nieruszaną, bo tamta akurat, słuchajcie, była w użyciu, no i jest upaćkana, więc pokazuję Wam czystą. Jak się ją zwilży, no to wiadomo, że ona się troszeczkę powiększy. I teraz do czego ja ich używam? Słuchajcie, używam ich do rozcierania korektora, ewentualnie gdzieś tam punktowo, jak mi wiecie, się nie dostanie podkład, to jeszcze koło nosa, czy tutaj nad brodą, w takich jakichś newralgicznych miejscach. Niesamowite to jest, bo są, raz, że są słodziutkie bardzo, a dwa, bardzo, bardzo praktyczne. Bo wiecie, mają ten dziubek, tutaj pod oko wszędzie się dostanie. Można sobie i od tej strony, i od tej spokojnie dostać, tam dopaćkać tym korektorem. Więc bardzo praktyczna rzecz i wydatek też niewielki. Ja nie pamiętam, czy ja ich nie kupiłam przypadkiem w jakiejś promocji, ale zapłaciłam za nie coś koło 11 zł. Tylko tak jak mówię, podkreślam, nie wiem, czy to była promocja, czy to była regularna cena. Dwie te gąbeczki tutaj były. W takim plastikowym właśnie pudełeczku. Także też bardzo fajna rzecz. Jeśli się zastanawialiście, również mogę z czystym sercem polecić, bo sama używam i naprawdę super. I teraz już mamy część makijażową, będzie ciuteńkę do ust i reszta do oczu. Pierwsza rzecz to będą takie trzy,
pomadki w płynie matowe Skobo. Robiłam ich swatche, gdzieś tam zdjęcie na Instagram wrzucałam, ale zrobię swatche jeszcze raz, żebyście zobaczyli, bo nie wszyscy Instagram oglądają. Dobra, pierwszy numerek to jest, słuchajcie, 405 i nazywa się Passiflora Tea. One mają takie fajne nazwy. I wygląda tak. Na dłoni one nie wyglądają matowo. Zresztą jak na mój gust, słuchajcie, one nawet na ustach też do końca nie wyglądają matowo, tylko tak ciutkę satynowo. No ale dobra, nazywają się matowe. Ta druga to jest 404 Litchi Jogurt. To jest taki kolor. Aha, w ogóle całkiem fajnie się utrzymują jak na takie pomadki w płynie. Dosyć długo siedzą na ustach, a jeśli się na przykład niczego nie je, tylko gdzieś tam schodzicie po mieście, załatwiacie, to naprawdę dosyć długo je się nosi. To jest Litchi Jogurt. I ostatnia, ta trzecia, to jest 402 Watermelon Juice. I ostatni kolor. Ta jest taka jakby, trochę mi się tak zjechało. Może dołożę, bo ten swatch taki niezaładny mi wyszedł. Ta jest taka, idzie w taką malinkę. To jest bardziej takie pomarańczowe, a to jest bardziej taki nudziak. I jeszcze jedną rzecz Wam muszę o tych pomadkach powiedzieć. One pachną, o może Wam jeszcze tak pokażę. Pachną tak owocowo. Ten zapach jest wyczuwalny, ale jest bardziej wyczuwalny w momencie nakładania. Natomiast jak już się nosi tę pomadkę na ustach, to za bardzo go nie czuć. Zresztą nie jest na tyle intensywny, żeby komukolwiek mógł przeszkadzać. Raczej jest taki słodziutko owocowy, bardzo przyjemny. Także super, super fajne pomadki. I jeszcze jedna rzecz, oczywiście pomadki Kobo dostępne w naturze i to też jest kwestia tam kilkunastu złotych. Kolejna rzecz, też dostępna w naturze, to jest rozświetlacz taki w kredce z My Secret. I love my style i tutaj jest, widać to? Widać chyba. Highlighter. Słuchajcie, można go używać jako cienia, jak najbardziej. Ja zazwyczaj używam go do rozświetlania wewnętrznych kącików, ewentualnie czasem używam go też na linię wodną, bo on tak fajnie otwiera oko i ma taki delikatny perłowy poblask. Zresztą zobaczcie. Oczywiście firma My Secret raczej ma kosmetyki tanie, więc drogi on też nie był. Też coś tam chyba nawet koło kilku złotych, nie kilkunastu. Bardzo ładny, bardzo świetlisty, świetnie się rozciera. Tak naprawdę daje piękną poświatę. Taka trochę, to jest, słuchajcie, taka trochę Mary Luminizer w kremie, o tak bym powiedziała. Bardzo ładny. Jedyny może minus, znaczy nie wiem czy to jest minus, ale Wam o tym powiem. To nie jest wykręcane, trzeba to temperować. Ale to cóż. Następna rzecz to jest eyeliner z Avonu w takim malutkim słoiczku. Ja mam w odcieniu Shimmering Shafir. Wygląda tak. Prześliczny, prześliczny błękit. Wygląda na swatchu następująco. Zobaczcie, on jest taki wręcz metaliczny. Gdzie Wam tutaj zrobić swatch? Na przykład tutaj. O. Bardzo mięciutki, bardzo fajnie się nim rysuje kreski. Można oczywiście użyć go też na przykład jako bazy, albo po prostu jeśli delikatnie palcem rozetrzemy, to nawet jako cienia, więc bardzo praktyczna rzecz. To znaczy jako cienia używałam go tylko raz i jeśli dobrze pamiętam, to nigdzie mi się tam nie zebrał ani nie zważył, jakoś się tam trzymał. Natomiast najwięcej nałożyłam nad linię rzęs i potem delikatnie do góry rozcierałam, więc ta warstwa jakby nie była gruba, nic się z nim nie stało. Natomiast mimo wszystko najczęściej stosuję go po prostu do rysowania kresek. Bardzo fajna rzecz, niedroga, też kilkanaście złotych, oczywiście w zależności od katalogu. Kolejny kosmetyk, też oczywiście już makijażowy, to jest eyeliner. Eyeliner z Urban Decay, z takiej serii Heavy Metal. Nazwa bardzo bliska mojemu sercu i ten odcień nazywa się Distortion. Jeśli słuchacie muzyki heavy metalowej albo ogólnie muzyki rockowej, to wiecie, że Distortion to jest taki efekt do gitary, który wzmacnia dźwięk. Cała ta seria jest serią taką brokatową. Zresztą zobaczcie swatch. Ja mam ten najjaśniejszy z takimi kolorowymi opiłkami. Ślicznie wygląda jako taki dodatek do makijażu, na przykład albo na dolną powiekę. Na górną oczywiście też można, to nie jest problem. Ale ja zazwyczaj stosuję go albo na dolną powiekę, albo daję jako taki
taki akcencik do wewnętrznego kącika oka. Zobaczcie, on się tak pięknie, pięknie mieni. Te opiłki, nie wiem czy to kamera pokaże, ale te opiłki są z reguły takie ala ogon syrenki, ewentualnie tam gdzie niegdzie jeszcze takie różowe przebłyskują. No różne są, także śliczne. Na pewno w jakiejś tam przyszłości zakupię sobie jeszcze jakieś inne kolory, bo na pewno są jakieś niebieskie, zielone, różowe, fiolety, są prześliczne są te linery i bardzo długo się utrzymują. Powiem Wam, że jeśli mam go na oczach i robię demakijaż, to jest ostatni kosmetyk, jaki zmyję w ogóle z oka. Zejdą mi cienie, słuchajcie, tusz, a to jeszcze siedzi, więc trzeba tam przytrzymać ten wacik, żeby to zmyć. Więc bardzo trwały i naprawdę daje prześliczny efekt. Takie małe coś, a cieszy, o tak bym powiedziała. Ostatnim moim ulubieńcem będzie paletka z Inglota. I nie chodzi tylko o cienie, czy też tylko o paletkę, tylko o jedno i o drugie. Paletka jest świetna, bo to jest pierwsza taka ich paletka, powiedzmy z tych nowszych serii, która nie ma tej takiej podziałki wyraźnej, takich wiecie, komóreczek na poszczególne cienie, tylko jest jakby taka otwarta przestrzeń, więc można sobie tutaj dowolnie komponować, wkładać pudry, róże, coś z Freedom System, ewentualnie nawet z innych firm, jak wolicie, można kombinować po swojemu, więc bardzo fajna, bardzo praktyczna rzecz. Podoba mi się to, że nagle jest w Inglocie coś, co ma inny kolor, to znaczy chyba to jest jedyna biała paleta, bo wszystkie są czarne. Poza tym jest to taka sama jak te pozostałe, czyli ma to takie wieczko z logiem Inglota, no i oczywiście jest magnetyczny. Do takiej palety tego typu można wkładać pudry, róże, bronzery, co tam się chce. Z różnych firm, jeśli macie jakieś rzeczy takie, że wiecie, na magnes się przylepi, więc bardzo praktyczna rzecz, bardzo fajna. Gdybym miała powiedzieć, jaki jest minus tej paletki, ale to tak już wiecie. To, że może wszystkie te paletki, nie tylko ta z Inglota, one są takie dosyć ciężkie. Już same w sobie są takie ciężkawe. Natomiast jak się jeszcze je wypełni na przykład cieniami, no to czuć to w dłoni. Natomiast bardzo fajna rzecz moim zdaniem, bardzo praktyczna. Zawsze sobie coś tutaj można przebudować, z czegoś można zrezygnować, wyjąć, włożyć coś innego, tak? Można sobie skombinować jakiś taki zestaw na wyjazd, że na przykład macie puder, rozświetlacz, róż, bronzer, jakieś podstawowe cienie, więc różne, różne kombinacje. A teraz kilka słów o cieniach. Cienie z Inglota są niebywałe, bo raz, że są nie do zdarcia, dwa, są niesamowicie napigmentowane, świetnie się trzymają na powiekach, świetnie się rozcierają bez względu na dobór kolorów. No w zasadzie, słuchajcie, marka profesjonalna, tak? Polska marka, słynna, znana na całym świecie. Chyba nie muszę tutaj dużo mówić. Wybór kolorów jest ogromny, także można sobie dobrać według własnych preferencji. Można sobie stworzyć jedną paletę, na przykład nudziakową, jedną bardzo kolorową. Można to ze sobą mieszać. I może jeśli chodzi o te cienie z Inglota, zrobię Wam jeszcze kilka swatchy, żebyście zobaczyli, jak one są napigmentowane. Co prawda już kiedyś tam na kanale prezentowałam taką paletkę właśnie z takimi bardzo kolorowymi cieniami, ale generalnie, żebyście też mieli pogląd na te, jak wyglądają. No to zacznijmy od tego najciemniejszego granatu, bo najłatwiej mi go wyjąć. To jest 428. To jest taki bardzo połyskliwy granat, taki szafir w zasadzie. Zobaczcie. W sumie kolor jest troszkę podobny do tego eyelinera z Avon. Już robię swatch na dłoni. Zobaczcie. Taki niemalże metaliczny. Jedziemy dalej. Na przykład ta zieleń. Zieleń 414. Tak wygląda ta zieleń. Też jest taka metaliczna. Słuchajcie, ja mam dużo błyszczących cieni, no bo wiecie, jestem syroką, wiecie o tym. Kolejny, na przykład tutaj ten taki turkusowy, to jest 717. Może tutaj z boku. Taki turkusik. Może coś z tych jasnych, na przykład, o, ten żółty taki, w zasadzie to jest taki cytrynowy, a właściwie pod, w sensie jak padnie światło pod jakimś kątem, to taka limonka też z niego przebija. I to jest 343. 343. Limonka, czy też żółci, jak wolicie, zależy w sumie, jak widać. Teraz wyszedł taki żółty cytrynowy. Ten cytrynowy to jest mat. Jeszcze może zrobię Wam swatch tego takiego liliowego, to jest 126.
Może tu. Mam nadzieję, że to będzie widać. Jak się ruszy ręką i padnie światło na ten cień, to na wierzchu przebija taka jakby warstwa takiej różowej poświaty. Fajnie to wygląda. I może jeszcze Wam zrobię taki kolor, który strasznie męczy na załamanie powieki. Tak do takich typowo dziennych, szybkich makijaży jest świetny. On tak niepozornie wygląda. To jest 358, ale robi robotę. Sam może nie wygląda tak właśnie za specjalnie, ale jest genialny na załamanie. Taki brudno-szaro-różowy. Nie wiem, czy tak go można nazwać, ale naprawdę świetny na załamanie. Ewentualnie też czasami w zależności oczywiście jaki makijaż wykonujecie, też fajny jako cień bazowy. A, jeszcze może zrobię Wam też swatch tego pomarańczowego, takiego morelowego, bo on też jest świetny. To jest 470. Jeszcze Wam może zrobię swatch takiego najjaśniejszego w tym zestawie. To jest 110. On jest świetny i do wewnętrznego kącika, i na dolną powiekę, ewentualnie jako taki pojedynczy cień na całą powiekę i wtedy robi takie, wiecie, pach, takie rozjaśnienie. Jest przepiękny. Wygląda tutaj na taki żółtawo-cielisty kolor, natomiast jak zobaczycie swatch, zupełnie inny cień. Popatrzcie. I gdzie tutaj? Może tu. Przyjrzyjcie się, zobaczcie. Tutaj połyskuje takie różowe złoto. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że tak. Niesamowity jest ten cień. Tak naprawdę, jak się nałoży sam na powiekę i coś na załamanie, ten, który Wam pokazywałam, do tego kreska i bardzo ładnie taki makijaż wygląda. Tak świeżo, elegancko, a jednak jest błyszczący. To informacja dla srok. I to wszystko, jeśli chodzi o moich ulubieńców w tym miesiącu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Może, jeśli się nad czymś zastanawialiście, to pomogłam w wyborze, a może po prostu tak Wam coś w oko wpadło. Mam nadzieję, że Wam się miło oglądało i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!